Łukasz, chyba lubicie grać, gdy nie jesteście faworytem, bo kolejne spotkanie wyrwaliście w łańcucie. Dzisiaj tak samo, tak na pewno Krosno było zdecydowanym faworytem i sprawiliście niespodziankę. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że sprawiliśmy tak wielką niespodziankę, bo nikt na nas nie stawiał. Oprócz mnie. No właśnie. No, mało kto postawił na Legię, także chyba to jest dobra pozycja, nie grać w roli faworyta, mniejsza presja. My się skupiliśmy wyłącznie na sobie. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy walczyć do końca, to jesteśmy w stanie to zrobić i to udowodniliśmy. Były przestoje w pierwszej połowie, dopiero w końcówce drugiej kwarty odrobiliście, doszliście na remis, ale tak z perspektywy czasu ta pierwsza połowa była troszeczkę słabsza w waszym wykonaniu. Szybko łapane faule przez Marcela, przez Kukłę i to też was chyba wybijało z rytmu. No na pewno druga połowa lepsza. Bardzo się cieszę, że nawet w tych trudnych chwilach w pierwszej połowie, gdzie przeciwnik odskakiwał tam do około 10 punktów, my cały czas pozostawaliśmy drużyną, cały czas graliśmy razem. Nie spuściliśmy głów i pokazaliśmy charakter tak naprawdę. W drugiej połowie jeszcze bardziej agresywnie wyszliśmy na Krosno i w końcu ich przełamaliśmy. No. Ale oni też wrócili jeszcze do gry, też jeszcze wyszli na prowadzenie i znowu daliście radę, mimo tego, że paru zawodników miało już 4 faule na koncie, więc wiadomo, że grali troszeczkę na mniejszym ryzyku. No i tym bardziej właśnie, tak jak mówię, udowodniliśmy, że mamy charakter i trzeba się z nami liczyć. Mam nadzieję, że jutro zagramy tak samo dobrze, a może nawet lepiej i wytrzymamy trudy dwudniowych meczów. Pewnie jakbyśmy rozmawiali przed finałem, to przed finałem mówiło się, że wygrać ten jeden mecz w Krośnie i będzie dobrze, bo możemy skończyć serię u siebie. A teraz tak naprawdę wiadomo, że trzeba zrobić wszystko, żeby to Krosno tutaj jeszcze ugryźć raz i skończyć 3-0, no bo to teraz już nie ma co kalkulować, trzeba. Są do ogrania, tak? 35 meczów wygranych, jedna porażka. Wy pokazaliście, że to można zmienić. Dokładnie tak, plan minimum wykonany. Przenieśliśmy rywalizację do nas i Krosno już nie ma przewagi parkietu. My jednak nie spoczniemy na laurach i będziemy chcieli jutro tak samo wygrać. Przenieść rywalizację do nas i jak się uda zakończyć to w 3 meczach w sobotę. W niedzielę jest mecz Legii z Piastem, także fajnie byłoby stawić się na stadionie. A później na Starówce? Z awansem do Ekstraklasy. Później pewnie na Starówce i na mieście. Jak pewnie mało kto wie, przyjechaliście wczoraj, a tak naprawdę wczoraj nie mogło być treningu. Dzisiaj też mieliście o dość nietypowej porze, o 8:30 jeszcze przed śniadaniem, znaczy śniadanie zjedliście dopiero po treningu. To miało jakiś wpływ na graczy, bo raczej nie jesteście do tego przyzwyczajeni. Jak gracie wyjazdy, to jednak ten trening jest troszeczkę później no i inaczej ten dzień wygląda. Jak pokazaliśmy, nie miało to dużego wpływu. Skupiliśmy się tylko i wyłącznie na sobie i wszelkie jakieś tam małe niedogodności odrzuciliśmy. No, byliśmy drużyną i tak jak mówię, no, nie miało to wpływu na nas. Teraz ważna regeneracja. W łańcucie pokazaliście, że była ona na bardzo dobrym poziomie. W drugim meczu zabiegaliście Sokoła, pokazaliście mega walkę. No i wierzymy, że jutro będzie tak samo. No my na to liczymy, że lepiej zniesiemy trudy właśnie tych dwudniowych meczów. Jednak Krosno to jest bardzo dobry zespół i nie możemy ich lekceważyć w żaden sposób. Jutro na pewno będą chcieli wygrać i my po prostu nie możemy im na to pozwolić. A jeszcze takie pytanie, bo przed meczem trener Baran dla oficjalnej strony Krosna mówił o tym, że boi się, żeby nie było meczu 5-8. Takie sugerowanie, że sędziowie mogą pomagać. Tutaj kibice, publiczność też, wiadomo, próbowała wywrzeć presję na sędziach, cały czas skandując coś, że sędziowie, no tam różne były docinki. Trudno się przyczepić, szczególnie przy takim wyniku do tego, już nie mówiąc o meczach z łańcutem. Ja uważam, że takich rzeczy to w ogóle nie ma się co tykać i trochę się dziwię trenerowi Krosna, że takie tematy porusza, bo sędziowie mogą się mylić, ale przeważnie mylą się w dwie strony i gdzieś tam to się wszystko wyrównuje na koniec meczu. Także na pewno tutaj sędziowie nam nie pomogli i my w ogóle na pewno też nie liczyliśmy na sędziów, na ich pomoc. My sami to wyciągnęliśmy. Dzięki za rozmowę. Dzięki.